przed nami pytanie o świadomość historyczną młodych Polaków. Chciałbym, żeby na ten temat powiedział dr Krzysztof Malicki, Uniwersytet Rzeszowski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przypadło mi w udziale zadanie omówienia szczególnie trudnego zagadnienia, mianowicie pamięci młodego pokolenia Polaków urodzonych po roku 89. W roku 89... Troszeczkę dalej mikrofon bym chyba poprosił. W roku 89 nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z faktu z wyjątkowości chwili. Mianowicie po raz pierwszy od początku XX wieku w dorosłość weszło pokolenie urodzone już po roku 89, czyli wychowane w rzeczywistości wolnej Polski. Taka sytuacja do tej pory pojawiła się tylko w końcówce lat 30., tylko że w tamtym momencie przed II wojną światową cały ten świat II Rzeczpospolitej uległ zagładzie. Wszyscy przedmówcy, którzy występowali przede mną w ramach tych paneli, podkreślali rolę i znaczenie historii Polski jako pewnego elementu wyjaśniającego współczesną rzeczywistość. Nieprzypadkowo na logo naszego kongresu znajduje się cyfra 1045, która pokazuje okres historii Polski. Proszę Państwa, kiedy zwrócono się do mnie z prośbą o przedstawienie zarysu tej problematyki pamięci młodego pokolenia, w pierwszym rozdaniu ten temat brzmiał świadomość historyczna, z tym, że oczywiście świadomość historyczna jest tematem o wiele bardziej szerszym, ponieważ na świadomość historyczną z jednej strony składa się pamięć zbiorowa, albo inaczej mówiąc pamięci zbiorowe, a z drugiej strony historia. Czyli ta historia nauczana, czy historia, która jest zawarta w podręcznikach historii, czy też w dziełach historyków. Między oczywiście pamięcią, a tą nauczaną historią są oczywiście różnego rodzaju. One oczywiście nie są ze sobą spójne, o tym wszyscy wiemy i dlatego ważne jest, co pamiętamy. Nawet nie tyle, co jest napisane w książkach historycznych, tylko to, co pamiętamy. Czym jest w ogóle pamięć? Czym jest w ogóle nasza pamięć? Moglibyśmy oczywiście tą problematykę streścić bardzo krótko, zawierając to w pytaniu, czy należy budować muzea, czy budować drogi, prawda? W takim wypadku okazałoby się, że wszyscy Polacy są zwolennikami jakby odrzucenia tego dyskursu o przeszłości w obecnym dyskursie publicznym. Ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ problematyka pamięci jest znacznie bardziej złożona. Przede wszystkim na pamięć składają się nasze wyobrażenia o przeszłości grupy. Wyobrażenia o przeszłości grupy, które najczęściej przybierają postać pewnych mitów, wyobrażeń. Są to przeważnie mity i wyobrażenia, które nie mają wiele wspólnego z pewnym stanem historii opisanej w książkach historycznych. Z drugiej strony pamięć jest szalenie zróżnicowana. Ona już na początku XX wieku, kiedy Maurice Alvax pisał o pamięci zbiorowej, zauważył, że każda grupa społeczna ma własną pamięć. Każdy naród ma własną pamięć, każda wspólnota lokalna ma własną pamięć, każda rodzina ma własną pamięć. Prawda? Tych pamięci jest mnóstwo i człowiek porusza się pośród wielu pamięci, które często się przenikają. Jak wygląda to w przypadku młodego pokolenia Polaków? Ja oprę się na materiale empirycznym, badania, które realizowałem półtora roku temu na próbie ponad 5000 osób w całym kraju. Nie wiem, czy Państwo mogą zobaczyć mapkę, tak ona mniej więcej wygląda. Próba wniosła wtedy 5300 osób. W tym przedsięwzięciu brało udział 105 szkół średnich, wszystkich typów, wylosowanych z bazy systemu informacji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydawało mi się, że akurat w roku 2009 takie badanie powinno być zrealizowane. Szkoda, że takiego badania nie zrealizowano w roku 38 czy 39, tylko że wtedy było to oczywiście z pewnych oczywistych względów niemożliwe. Jak, proszę Państwa, w ogóle podejść do tego tematu? Można by oczywiście badanie pamięci sprowadzić do prostego pytania, czy interesujesz się historią i ewentualnie
ewentualnie znajomość pewnych dat historycznych, ale proszę pamiętać, że pamięć to jest przede wszystkim nasze emocje. To są przede wszystkim nasze emocje związane z przeżywaniem historii. My każdego dnia stykamy się z historią, nie wiem, przechodząc koło pomnika, widząc rodzinny album, przeglądając rodzinne fotografie. To wszystko jest historia i to może nawet nie mniej ważna od tego, co jest nauczane w podręcznikach historii. Pytanie więc jest zasadnicze i następujące. Jak próbować określić te wszystkie kanały transmisji pamięci do młodego pokolenia? Młodego pokolenia, ja tu chcę podkreślić, że w przypadku badań młodych ludzi badanie pamięci jest szczególnie trudne, ponieważ tutaj pamięć autobiograficzna jest bardzo krótka, czyli możemy badać tylko to, co do tych młodych ludzi zostało skierowane w postaci przekazu, bądź w postaci obrzędów rocznicowych, bądź przekazów rodzinnych, bądź w nauczaniu szkolnym, bądź przez media, bądź przez miejsca pamięci, z którymi mamy kontakt. Tak więc kluczowe pytanie, oczywiście wyniki tego badania są olbrzymie i tutaj gdybym chciał je omówić, prawdopodobnie zabrakłoby wielokrotnie czasu, dlatego ja chciałbym postawić dwa takie pytania i bardzo krótko postarać się jakby odpowiedzieć na nie, które wydaje mi się ważne z punktu widzenia tego kongresu, na którym tutaj się spotkaliśmy. Po pierwsze, na ile pamięć młodych ludzi jest pamięcią żywą? Rzecz bardzo ciekawa. Kiedy robiłem to badanie, w tym badaniu było kilkadziesiąt pytań otwartych. Na te pytania bardzo chętnie zresztą młodzi ludzie odpowiadali, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. I oni bardzo często używali słowo pamięć żywa, czy historia żywa. Nikt z nich prawdopodobnie nie czytał klasycznych tekstów Nina Sorodobra z lat 60., kiedy to po raz pierwszy to słowo się pojawiło, ale właśnie tak pisali. Historia żywa, czyli przeciwieństwo pewnej historii martwej. To jest oczywiście pytanie, które jest na wielki, to jest bardzo ambitne pytanie. Ja mógłbym Państwu opowiedzieć na ten temat, na jakich poziomach ta pamięć, przede wszystkim pamięć rodzinna jest pamięcią monumentalną, to jest oczywiste, znaczy tą pamięcią żywą, bo tu chciałbym jeszcze tak zaznaczyć gwoli takiej ścisłości definicyjnej. Będę tu często mówił o tak zwanej żywej pamięci czy pamięci monumentalnej, czyli takiej pamięci, która nie jest tą pamięcią, którą zapamiętujemy i zapominamy. To jest przede wszystkim ta pamięć, która wyjaśnia nasz los. I to jest to najważniejsze, bo stosując taką koncepcję profesora Szpocińskiego, można by podzielić pamięć na tak zwaną antykwaryczną, tą, którą przyswajamy, zapominamy. Przykładowo uczeń uczy się na klasówkę, zapomina dat i to jest ta pamięć historyczna. Pamięć historyczna, czyli taka, która polega na tym, że interesujemy się przeszłością, ale tylko dlatego, że ona nas interesuje z punktu widzenia hobby bądź estetyki. I ta jakby ukoronowanie pamięci, czyli ta tak zwana monumentalna, ona wyjaśnia nasz los. I oczywiście wiemy dobrze, że w sposób najbardziej oczywisty nasz obecny los wyjaśnia historia najnowsza. Stąd zawęziłem to pytanie do tego, na ile szkoła i system edukacji sprzyjają gdzieś kreowania właśnie takiej pamięci monumentalnej, żeby młody człowiek poprzez obcowanie z przeszłością mógł wyjaśniać także część swojej biografii, swojego życiorysu. I drugie pytanie, które nie mniej ważne, czy Polacy wybierają? I tutaj użyłem dwóch sformułowań w cytatach. Wybierają przyszłość bądź chcą innej historii. Po utworzeniu Muzeum Powstania Warszawskiego prawdopodobnie ten pierwszy człon, czy młodzi wybierają przyszłość i odrzucają przeszłość jako taką, jako temat zastępczy. Nie, mogę już teraz na ten temat powiedzieć dość autorytatywnie po przeanalizowaniu wyników na tej dość znaczącej próbie badawczej. Na przykład po powstaniu Muzeum Powstania Warszawskiego coś takiego, myślę, nawet nam nie grozi. Zresztą w ogóle sam fenomen Muzeum Powstania Warszawskiego zasługuje na osobne badania. Jeżeli nasza pamięć funkcjonuje po jakichś liniach, jakby tak jak pociąg, to w momencie, kiedy to muzeum powstało, to jakby zmieniono zwrotnicę i skierowano ten pociąg naszej świadomości historycznej zupełnie na nowe tory. Użyłem sformułowania inna historia. Inna historia, czyli historia czy pamięć, która... Kto śledził wszelkie debaty poświęcone pamięci, wie, co oznacza to inna historia. Pewien redaktor swego czasu pisał o innej historii. Chcemy innej historii, bardziej uniwersalnej, bardziej europejskiej, opartej na przeżyciu minionego zła. Czyli krótko mówiąc, nieważne, czy mówimy o pamięci Polaków rozstrzelanych w Bydgoszczy, czy gdzieś na Pawiaku, czy funkcjonariusza NSDAP zasypanego przez bombę gdzieś w Berlinie. Wszyscy cierpieli tak samo, prawda? Jesteśmy gdzieś w Europie,
wspólnie cierpimy, w zasadzie to nie jest ważne, jakie są tam ramy narodowe tej pamięci. I to są dwa pytania, które wydają mi się najistotniejsze. Ja nie mogę Państwu zaprezentować wyników badań. Na samo, kiedy pytałem młodych ludzi o samo podejście do kwestii sporów polsko-polskiej pamięci, sporów o Wałęsę, sporów o Okrągły Stół, takich pytań było około 10. Kiedy pytałem młodych ludzi o spory na styku pamięci Polski z innymi krajami, kiedy pytałem o ocenę polskiej polityki,